Szanowni Państwo, teraz ten moment z koncertu, w którym który Adam Romański nie lubi. On to nie lubi, bo teraz będzie jego ulubiony kawałek. A za każdym razem, jak ja mówię, że to jest jego ulubiony kawałek, to on się wkurza i mówi do mnie: gnojku. Ponieważ... słon? No dobra, to ja teraz kilka słów o Adasiu. Przed Państwem Adam Romański. Adam Romański, charakterystyczny wygląd w czapce, kłania się dla Państwa nisko. Adam Romański to specyficzna forma istnienia, ponieważ on ze skrzypcami tworzy jedność. When the two becomes one, tak śpiewał Spice Girls, a taki zespół był, taki zespół angielskiej poezji metafizycznej śpiewanej. Oni śpiewali, one śpiewały i Adam stwierdził, że jak będzie ze skrzypcami, to wtedy stworzy wspólnie jedność taką jak na przykład, no nie wiem, rurki z kremem, albo granat z zawleczką, albo truskawki z bitą śmietaną, albo PiS z Jarosławem. No co, że już głosować nie można? Więc tenże Adam Romański zagra teraz dla Państwa utwór, po którym, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, odleci mu ręka. Jeżeli Państwo sobie tylko życzą, możemy to zrobić. Chcecie tego? To ma być teraz kulturalna, wychowana młodzież, która życzy wszystkim dobrze. Okej. Okay. Po lewej stronie Adama Romańskiego, w zupełnie po przeciwnej, znajduje się Łukasz Kulesza, który to jest bardzo specyficzną zmianą lekarza okulisty, ponieważ jest to jedyny okulista, jakiego znam, któremu źle z oczu patrzy. W związku z tym bądźcie ostrożni i czujni, kiedy do niego traficie. I on będzie grał, będzie rysował Adamowi tempo. W związku z tym, jeżeli dobrze Kuleszowi poklaszczecie, to będziemy tu mieli za chwilkę krwawą ofiarę. Czego Państwo sobie czą? Ponieważ jesteście wredni i wychowani na złych programach telewizyjnych. Dobra. Cztery, ile? Będzie szybko.